Rewolucja śmieciowa to nie tylko nowe przepisy prawne, zawiłe paragrafy i nowy system zbiórki odpadów, z którym muszą zmierzyć się wszyscy mieszkańcy polskich miast. W Mysłowicach to także wielka lekcja ekologii skierowana do przedszkolaków i uczniów szkół wszystkich szczebli. Międzyszkolny konkurs śmieciowy Zawrót głowy miał swój finał 22 kwietnia podczas eko-happeningu na rynku w Mysłowicach. Nagrody otrzymały przedszkolaki za wykonanie eko-zabawek oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które uzyskały najwięcej punktów w teście wiedzy i wykonały najlepszą pracę plastyczną lub multimedialną. To, że ten śmieciowy zawrót głowy się odbył i to, że jest ta nowa ustawa, bo tak ją trzeba określić, propagowana i to, co jest przed nami, to jest bardzo dobrze. A od kogo rozpoczynać, jak nie od młodzieży, jak nie od dzieci, to przecież oni w przyszłości będą realizować te wszystkie sprawy związane z całą gospodarką śmieciową. Bardzo się cieszę za tą inicjatywę i myślę, że to nie jest pierwsza i ostatnia, tylko po prostu postaramy się zrobić taki cykl tego, żeby po prostu można było przybliżać wszystkie te sprawy, które są ze śmieciami związane. Pierwsza część ekologicznej imprezy na rynku rozpoczęła się grą terenową Cztery żywioły. Na stanowiskach woda, ziemia, ogień i wiatr młodzi ekolodzy uczyli się, jak segregować śmieci, oszczędzać energię i działać na rzecz ochrony przyrody. Dla pasjonatów muzyki do dyspozycji była szkoła rytmu, czyli warsztaty bębniarskie, w której wykorzystano różne rodzaje instrumentów muzycznych, powstałych z naturalnych surowców, drewna, nasion i łupin orzechów. Celem konkursu Śmieciowy Zawrót Głowy była popularyzacja wiedzy na temat gospodarki odpadami, metod segregacji odpadów oraz znaczenia recyklingu. Ponadto konkurs miał za zadanie uświadomić dzieciom i młodzieży, jak ważna jest segregacja odpadów i dbałość o czystość najbliższego otoczenia oraz zaangażować młodzież w działania proekologiczne na terenie miasta. Prac było po prostu całe morze. Jakby przyjęcie tego konkursu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zostały szkoły zarzucone tymi pracami, są przepiękne, przeciekawe. No i dzisiaj mamy uroczystą galę, która jest podsumowaniem tego konkursu. Konkurs skierowany był do wszystkich placówek oświatowych w Mysłowicach i podzielony na cztery kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Przedszkolaki rywalizowały tylko w części artystycznej konkursu, mając za zadanie wykonanie zabawek z ekośmieci. Dzieci i młodzież z pozostałych poziomów nauczania 8 kwietnia rozwiązywały testy wiedzy i rywalizowały w części artystycznej, to jest wykonanie prac plastycznych z ekośmieci lub, jak w przypadku klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prace multimedialne. Myślę, że ciężka droga przed nami z tym jakby segregowaniem śmieci, bo dużo ludzi pytałem na ten temat i każdy mówi, ale jak ja to zrobię, jak ja mam taką małą kuchnię, gdzie ja znajdę te trzy pojemniki i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że z czasem to jak z wszystkim powoli i będzie dobrze. No, mam nadzieję, że wreszcie kiedyś ten świat będzie czyściutki, tak jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Na happeningu nie zabrakło zabaw o tematyce ekologicznej, konkursów oraz sportowej rywalizacji. Swoje umiejętności w występach artystycznych zaprezentowała grupa taneczna Jedyneczki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach oraz grupa Dyszka ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach. Dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 16 wcieliły się w modeli i modelki, prezentując stroje wykonane z ekośmieci. W tej części happeningu odbył się także sprawdzian wiedzy na temat segregacji śmieci, w którym wzięli udział prezydent Edward Lasok, zastępca prezydenta Jan Wajant, sekretarz miasta Andrzej Kijanka oraz kierownik kancelarii prezydenta Wojciech Król. Nauka polega na tym, że najpierw robię malutki wykład co do koloru koszy i co wrzucamy do poszczególnych pojemników. Kosz jest cały wypełniony różnego rodzaju, różnego gatunku nawet śmieciami. No i potem te dzieci mają taką konkurencję, żeby te śmieci segregować, czyli wkładać do odpowiednich koszy. Rewolucja śmieciowa to zmiany, których zawiłości bardziej boją się dorośli niż dzieci i młodzież, które swoją wiedzą i kreatywnością pokazały, że ze zmianami i z ekologią są za pan brat.